Problem przeciekania w Muzeum Śląskim wkrótce zostanie rozwiązany. W sierpniu rozpoczęły się prace naprawcze hydroizolacji związane między innymi ze stropodachem części podziemnych budynku. Z problemem tym muzeum zmaga się już od 9 lat. Fatima Orlińska. Prace hydroizolacyjne, które miesiąc temu rozpoczęło Muzeum Śląskie, pochłoną ponad 50 milionów złotych, na co instytucja środki pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego. Wykonanie nowej technologii było konieczne, ponieważ nieszczelność, która występuje w budynku podziemnym, to problem znany niemal od początku powstania siedziby muzeum. Gdy kilka dni temu wystąpiły nawalne deszcze, niestety wadliwe, jak mówi dyrektor muzeum, wykonanie instalacji dało się we znaki. W tym temacie niewiele się zmieniło. Niestety budynek w niektórych miejscach, w tych miejscach, które znamy w większości przypadków, nie jest szczelny. I te deszcze nie ominęły też nas. Nie wiązało się to z żadnymi szkodami względem dzieł. Ale te znane nam przecieki się uaktywniły, wymagało to dynamicznej akcji zabezpieczającej. Działania związane z hydroizolacją są najpilniejszą inwestycją, którą przeprowadzamy w tej chwili. Tutaj kwestia dokładnego przygotowania się jest bardzo ważna, to jest bardzo delikatny temat, tak i ze względu na to, że muzeum cały czas działa, więc te prace na razie są delikatne, na razie będą dążyły do odkopania tego dachu, który jest przykryty zielenią, betonem, różnymi obsypkami. Prace hydroizolacyjne mają zakończyć się w 2026 roku. Jednocześnie sprawa nieprawidłowego jej wykonania przez spółkę Budimex w konsorcjum z hiszpańską firmą aktualnie znajduje się w sądzie. A z tego, co przekazuje Muzeum Śląskie, wykonawca nie poczuwa się do odpowiedzialności. Kontaktowaliśmy się z biurem prasowym spółki, jednak bez odpowiedzi.